Czwartkowa ulewa przysporzyła sporo pracy kościerskim strażakom. Wielokrotnie interweniowali zarówno druhowie zawodowi, jak i ochotnicy. Nasi strażacy i strażacy z OSP z powiatu kościerskiego interweniowali 24 razy. W tym było 18 interwencji z powalonych drzew. Dwa drzewa spadły na samochody osobowe, uszkadzając je. Jedna plama oleju, dwa pompowania, zalane piwnice, jeden zerwany dach w miejscowości Stara Kiszewa. W samej Kościerzynie drzewo spadło na samochód osobowy na osiedlu Tysiąclecia. Zdjęcia otrzymaliśmy od naszych czytelników. Na ulicy Przemysłowej drzewo przewróciło się na linię energetyczną. W obu przypadkach interweniowali kościerscy strażacy. Zdecydowanie więcej zdarzeń miało miejsce w okolicznych wsiach, gdzie pomocy trzeba było udzielić również zwierzętom. W miejscowości Wysin trzy psy wpadły do zbiornika przeciwpożarowego. Te strażacy je wyciągnęli. Podsumowując, niebezpiecznych zdarzeń było sporo. Na szczęście w ich wyniku nikt nie ucierpiał. W najbliższym czasie prognozy nie przewidują równie intensywnych burz. Weekend ma być jednak pochmurny i deszczowy.